do tego, aby moje wykształcenie, moje lata pracy, pozycja zawodowa były deprecjonowane. W żaden sposób. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest honor. Zawiedziony i wyjątkowo zdegustowany jestem wczorajszą rozmową w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 61. Nie spodziewałem się, że w tym miejscu spotkać mnie może takie poniżenie. Oświadczam, że nie będę brał udziału w najbliższych wyborach samorządowych z listy Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miejskiej w Łodzi oraz zrzekam się członkostwa z partii Prawo i Sprawiedliwość w Łodzi. Natomiast komunikat o mojej decyzji dotyczącej opuszczenia klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość odczytany został przez pana przewodniczącego Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, szczerze i z oddaniem włożyłem swoje serce Prawu i Sprawiedliwości. Być może jest to moje zbyt osobiste, zbyt intymne przeżycie, ale zapewniam Państwa, że wyjątkowo przeżyłem tragedię smoleńską, podobnie jak cały naród polski, i dowodem na to jest przechowywane zdjęcie w moim mieszkaniu w najbardziej godnym miejscu, zdjęcie pary prezydenckiej z czarną wstążeczką. I przyrzekłem sobie, niezależnie od tego, co miało miejsce, że to zdjęcie jako wyraz mojego oddania i hołdu parze prezydenckiej i wszystkim ofiarom tej tragicznej katastrofy będzie umieszczone do 11 kwietnia przyszłego roku.